Patryk, można powiedzieć, wreszcie po 228 dniach przerwy wróciłeś dziś na pierwszoligowe boiska, zagrałeś kilkanaście minut w meczu z GKS Jastrzębie. Przede wszystkim, jak się czujesz? Powiem tak, czuję się dobrze. Cieszę się, dostałem minuty po tak długiej przerwie, choć boisko nie jest w najlepszym stanie, ale mnie cieszą każde minuty. Miałem ciężką kontuzję i ciężko pracowałem, żeby wrócić na boisko. Właśnie opowiedz o tej twojej ciężkiej pracy przez te kilka miesięcy, no bo my, media klubowe, widzieliśmy, jak ciężko pracowałeś, żeby dziś znaleźć się na boisku. No to jest długa, długa, ciężka praca. Codziennie, można powiedzieć, po 4-5 godzin spędzałem z rehabilitantem. Miałem prywatnego rehabilitanta Pyrkamet. Tam się rehabilitowałem przez długi czas, później już wróciłem do klubu i normalnie trenowałem z chłopakami. Dziś po raz pierwszy wygraliśmy w 2021 roku. Oglądając wcześniejsze mecze Zielonych, widać było, że gra wygląda nieźle, ale potrzeba zwycięstwa. Dziś ta wygrana jest, no i chyba teraz to ruszy. No wydaje mi się, że dobrze graliśmy, choć w tej lidze już nieraz każdy to powtarzał, że gra nie musi być piękna, liczy się wynik końcowy. Cieszymy się, że wygraliśmy i co? I lecimy dalej. Dzisiaj było słychać doping kibiców Radomiaka. Wiemy, jak ciężko wam się gra bez wsparcia fanów z trybun, no ale na pewno wysłyszeliście ten doping i was wspomógł. Tak, czekamy na powrót kibiców na stadiony, no wiadomo, jakie mamy ciężkie czasy. Miejmy nadzieję, że to będzie niedługo. Było to wszystko słychać, jak dopingowali nas za stadionu. Nic, tylko się cieszyć po prostu.